Gdy byłem dzieckiem, często słyszałem taki komunikat od dorosłych: nie kłóć się, nieładnie się kłócić, nie lubię cię, gdy się kłócisz. Teraz sam jestem dorosłym i chciałbym zmienić ten komunikat, który przekazuje się dzieciom, na zupełnie inny, czyli kłóć się. Gniewaj się, gdy tego potrzebujesz, wyrażaj siebie. Zrobiliśmy warsztat, żeby móc doświadczyć wspólnie i poczuć, jak emocje są w naszym ciele, jakie odczuwamy i co możemy z tym zrobić. Z kim i dla kogo prowadzimy warsztaty? Warsztaty zostały przygotowane i są prowadzone z dziećmi i młodzieżą i mają na celu naukę i danie im kompetencji miękkich do wyrażania swoich emocji, do dania im umiejętności kłócenia się, wyrażania swojego gniewu, bo uważamy, że ta umiejętność i ta kompetencja pozwoli im na lepszą realizację siebie i lepsze przeżycie swojego życia. Gniew niewyrażony w okresie dzieciństwa przeradza się w dorosłym życiu w problemy relacyjne, wpadanie w rolę ofiary, brak umiejętności wyrażania swoich emocji. Warsztat jest dla dzieci, które na co dzień nie mają możliwości czy szansy tego rodzaju kontaktu ze sobą nawzajem, który polega na uważności, na współpracy, na słuchaniu siebie nawzajem, a w konsekwencji na szczerej rozmowie i możliwości rozwiązania konfliktu. Stosujemy ćwiczenia bazujące na improwizacji. Ćwiczenia bazujące na kontakcie z drugim człowiekiem pozwalają słuchać siebie nawzajem. Pozwalają zarówno dawać, jak i brać. Prowadzić i dać się prowadzić. Poddać. Negocjować, kto prowadzi, a kto idzie za kimś. Dlaczego rozmowa? Rozmowa, a nie wykład, rozmowa, a nie lekcja, nie prelekcja, czyli nie przekazywanie wiedzy na setkę. Rozmowa pozwala nam też reagować na bieżąco na to, co się dzieje. Nawet rzucony żart przez jednego z uczestników może być świetnie wykorzystany jako przykład do tego, o czym rozmawiamy i czego chcemy się nauczyć. Przykład, jedno z dzieci w dowcipie opowiada nam o ręce z rodziny Adamsów, która chodzi i nie ma ust. Bierzemy ten przykład i rozmawiamy o tym, jak ręka wyraża emocje, jak ręka będzie się kłócić, jak będzie się kłócić to coś, co nie ma ust, czy można kłócić się bez użycia słów, bez użycia standardowej formy komunikacji, jaką jest język. I to ćwiczenie Agaty w ruchu pozwalają dzieciom doświadczyć i zrozumieć, że ich sposób ekspresji, rozmowy, kłótni jest o wiele bogatszy niż proste słowa, które wymieniamy pomiędzy sobą i zwykła rozmowa, bo możemy to robić o wiele bardziej bogaty sposób, czyli dajemy bogatsze formy wyrazu. Największym efektem było to, że dzieci były aktywne i włączyły się w warsztat. Nie tylko włączyły się, ale stały się współuczestnikami, a wręcz współreżyserami tego, co się działo. Rozmawiały, śmiały się i opowiadały o swoim życiu. Pracowaliśmy z klasą integracyjną, wobec czego na warsztatach uczestniczyły też dzieci ze spektrum autyzmu i ku zaskoczeniu opiekunów i nas weszły w interakcje i po prostu dobrze się bawiły i uczyły razem z nami. Nasze warsztaty pozwalają dzieciom też poznać się na nowo z całkiem innej strony i doświadczyć tego poznania na innym poziomie. I też zwrócić uwagę na drugiego człowieka, zwrócić uwagę na zarówno swoje odczucia i potrzeby, ale też potrzeby reszty. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, gdzie szukać emocji, jak je odczuwać, czym one są i czemu służą. Wiedza o tym, czego potrzebuje, jest niezbędna do tego, żeby realizować siebie i żeby móc też o tych potrzebach poinformować innych i poprosić ich o ich spełnienie. I to też bardzo ważny rezultat, z którym dzieci opuściły naszą salę.